Znajdujemy się jak co roku w Regetowie, gdzie odbywają się 26 dni huculskie. W tym roku ze względu na pandemię są troszeczkę okrojone, program jest uboższy i rozgrywane zawody były praktycznie w ciągu dwóch dni. Wczoraj odbywały się ścieżki huculskie, jedna krótsza dla młodych jeźdźców, druga dłuższa dla bardziej zaawansowanych. Na zasadach takich jak normalnie kwalifikacje do Mistrzostw Polski i koni huculskich. Dzisiaj mamy dwie konkurencje, konkurs powożenia zaprzęgami parokonnymi oraz później skoki, także w wersji dla juniorów i dla osób starszych. W konkursie zaprzęgowym, który się obecnie rozgrywa, rozgrywany jest konkurs na zasadach konkursu kombinowanego, a więc połączonej części konkursu zręczności powożenia między pachołkami, tak zwanymi kęglami na placu płaskim oraz jazdy terenowej, gdzie są umieszczone trzy przeszkody. Zawodnik całą trasę ma pokonać w ciągu od 11 do 13 minut. Jeżeli przyjdzie za wcześnie albo się spóźni, dostaje za to punkty karne. Za każdą zrzutkę na parkurze wśród kegli uzyskuje 3 punkty karne. Natomiast także w tym odcinku liczona jest norma czasu. Za każde spóźnienie jest 1/4 punktu karnego za każdą rozpoczętą sekundę. W dystansie zawodnik pokonuje chodem dowolnym odcinki między przeszkodami. Natomiast czas w przeszkodach jest tym czynnikiem, który kwalifikuje jeźdźców po zakończeniu przejazdu. Im krótszy czas przejazdu w przeszkodzie i niepopełnienie błędów, a więc niepomylenie bramek, przez które zawodnik przejeżdża, tym lepszy jego wynik w efekcie końcowym. Suma punktów za uzyskanych z parkuru i suma punktów uzyskanych w przeszkodach, jako że ten czas przelicza się na punkty, na tej samej zasadzie jak spóźnienie, a więc za każdą sekundę 1/4 punktu karnego, decyduje o kolejności miejsc. Klasyfikacja jest łączna, konkurs nazywa się kombinowanym, dlatego że zazwyczaj konkurs zręczności powożenia rozgrywany jest osobno w trzecim dniu zawodów zaprzęgowych, a dzisiaj robimy to w ciągu jednego dnia i łącznie. Po konkursie zaprzęgowym, po oficjalnym otwarciu tych zawodów, jako że następuje ono zawsze w niedzielę, chociaż zawody często rozpoczynają się wcześniej, będą dwa konkursy skoków. Konkurs dla dzieci do wysokości 50 cm, jako że jest to konkurs na małych koniach, na koniach huculskich, które nie przekraczają wzrostem 145 cm. Będzie 7 przeszkód i 8 skoków, konkurs dokładności, jak powiedziałem, oraz później przeszkody zostaną podwyższone do 80 cm i będzie to konkurs zwykły, gdzie będzie 8 przeszkód i 10 skoków. Przypominam zawodnikom, że być może będzie korygowana norma czasu. Zobaczymy to po tym przejeździe. Na E.
brawo. Ejta. Koniuszy Stadniny Koni Huculskich w Regietowie Janusz Michalak. Znajdujemy się na trasie przejazdu maratonu zaprzęgowego podczas 26 dni huculskich. No, bierzemy tutaj z kolegą udział właśnie w zawodach zaprzęgowych, w maratonie kombinowanym. No, jest to święto koniarzy, koni rasy huculskiej. W tym roku trochę może bardziej okrojonym programie ze względu na pandemię, ale utrzymaliśmy cykl. Są to 26 zawody w ścieżce huculskiej i w zaprzęgach konnych rasy koni huculskiej. Trzy punkty z parkuru, czas w normie. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Ja się nazywam Jakub Wiktor. Przyjechałem tutaj na zawody do Regietowa już od piątku. Pochodzę z Kołaczyc. Przyjechałem wraz z ekipą, z rodziną moją oraz z moją dziewczyną. No i co, rywalizujemy tutaj na dobrą sprawę już od wczoraj. Zawody się zaczęły z samego rana, od oceny płytowej, później była również i ścieżka huculska. A dzisiaj właśnie wystartowaliśmy, już jesteśmy po przejeździe, jak widać pewnie po koniach, bo troszkę nam się mokre zrobiły. Jesteśmy już po przejeździe zawodów zaprzęgowych, był to maraton kombinowany. Do pokonania było 12 przeszkód, tak zwanych kegli. Oraz czy przeszkody maratonowe. I co? No, przejazd w miarę się udał, oczywiście mogło pójść lepiej. I zachęcam tutaj oczywiście do przyjazdu. W następne lata bardzo fajna impreza oraz zawody. Można spędzić super czas z rodziną na świeżym powietrzu, zobaczyć zmagania sportowe, zachęcić się też może do tego pięknego sportu, jakim jest jazda konna ogółem. I naprawdę bardzo fajna sprawa. Thank you.
na tej na galerii. Idzie dobrze, idzie. Wszystko do cztery punkty w całkowym, czas zmarły, bo czas to 42 sekundy, 56 setny. Tak jak źródło Kryniczanki, tak moje serce bije dla Krynicy.